Jesteśmy w trakcie cyklu kazań z listu do Filipian. Tydzień temu Piotr rozpoczął pierwszym kazaniem. Bardzo fajnie przedstawił kontekst listu, jak powstał, gdzie mógł być Paweł wtedy, więc nie będę tego powtarzać. A będę głosił oczywiście z listu do Filipian od 12 wersetu aż do 18 a, czyli pierwszej połowy 18 wersetu. Dlaczego akurat tylko do połowy wersetu, a nie z całym wersetem? Podział na wersety jest bardzo pomocny, bo został stworzony po to, żebyśmy my mogli odszukiwać treści, pewne segmenty Pisma Świętego z większą łatwością. Jednak przede wszystkim kluczowy jest tok rozumowania, tok myślowy i na tym powinniśmy się koncentrować. Więc nie wiem, jak tam dobrze to otworzyć w międzyczasie. O. No dobrze, i od razu można też kolejny puścić. Tak. W formie krótkiego powtórzenia chciałem tylko zaznaczyć, jaka była sytuacja apostoła Pawła. Bo wiemy, że był aresztowany w areszcie domowym. Często możemy mieć wyobrażenie o Pawle, że był w lochu, że nie miał zbyt dużo możliwości do pisania, do odwiedzin. Jednak w tej akurat sytuacji, w której się znajduje, pisząc ten list, jest w areszcie domowym. Mieszka w wynajętym przez siebie mieszkaniu, o czym możemy przeczytać w 28 rozdziale, 30 wersecie Dziejów Apostolskich. Był pilnowany przez strażnika. Rzymską tradycją było to, że osobę, która była pozbawiona wolności, przypinano kajdanami do strażnika. Więc bardzo możliwe, że właśnie to, tak to wyglądało, że apostoł Paweł, pomimo tej w miarę różnych możliwości odwiedzin, czy też bycia w areszcie domowym, musiał być przypięty kajdanami do strażnika. Więc jeżeli nie mamy jeszcze otworzonego fragmentu, to zachęcam, byśmy otworzyli list do Filipian, pierwszy rozdział od 12 wersetu będziemy czytać. Na początku trzy pierwsze wersety. Będę czytał z tłumaczenia Nowego Przymierza. Ono troszkę różni się od tłumaczenia warszawskiego, więc jeżeli ktoś nie ma Nowego Przymierza, to przygotowałem slajd potem. Czytamy tak. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Pierwsze, co bardzo mocno rzuca się w oczy, to chęć, którą Paweł ma, by poinformować zbór Filipi o tym, co się z nim aktualnie dzieje. Zbór Filipi współpracował z apostołem Pawłem w dziele zwiastowania Ewangelii poprzez to chociażby, że wysyłał mu pewne datki przez Epafrodytosa, o którym możemy czytać dalej. Tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach jakby chcieć przedstawić pewną sytuację, to lubimy tak rzeczowo się trzymać, planu dnia, jak to wygląda. Dziennikarze z różnych mogliby wychwytywać jakieś sensacyjne wieści i być ciekawi, jak wygląda plan dnia Pawła, jakie menu ma na posiłki, jak strażnik się nim zajmuje, czy nie przekracza swoich możliwości i powołania i w jakich warunkach mieszka, jak się medycznie trzyma. Jednak kluczową informacją dla Pawła nie jest to, co go otacza, nie jest to, w jakiej sytuacji się znajduje, a raczej to, jak i to ma wpływ na głoszenie Ewangelii. Drugą myślą, która wypływa z tego wersetu, jest to, że apostoł w areszcie widzi możliwości. Często różne przeszkody możemy postrzegać jako przeszkody, ograniczenia. Apostoł widzi w tym możliwość, by Ewangelia dotarła jeszcze dalej i na tym się skupia.
No dobrze, ale w jaki sposób Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać w tym areszcie? Jak do tego dochodziło? Czytamy o tym, że za sprawą więzów dowiedział się cały dwór o Chrystusie, tak? Co oznacza to określenie cały dwór? Wielu komentatorów uważa, że nie dotyczy to jakichś zabudowań, a raczej dotyczy to gwardii cesarskiej, którą byli żołnierze i przepraszam, którą byli żołnierze elitarni, którzy mieli bardzo uważnie pilnować porządku w samym Rzymie. Stanowiła to grupa około od 9 tysięcy do 10 tysięcy ludzi. Byli oni bardzo dobrze opłacani z racji tego, że często mogli mieć wpływ na losy władców. Więc żeby kupić ich przychylność, ich lojalność, cesarzowie płacili im dosyć spore pieniądze. Więc wyobraźmy sobie sytuację. Jest Paweł przywiązany do takiej osoby z gwardii cesarskiej. I co może być takim pierwszym pytaniem pojawiającym się u tej osoby w stosunku do Pawła? No, jakby pomyśleć, no to każdego ciekawi, za co kto jest karany. Czyni to oczywiście bardzo prostą i naturalną sposobność, by Paweł mógł w sposób bezpośredni dzielić się o tym, dlaczego trafił do więzienia, opowiedzieć o swojej wierze, więc była to niesamowita sposobność. W 14 wersecie dowiadujemy się, że poprzez sytuację Pawła, poprzez jego kajdany, wielu braci nabiera dużo śmiałości do głoszenia słowa. W jaki sposób poprzez kajdany można nabrać śmiałości? Myślę, że bracia wierzący, bracia i siostry, nie mam tu na myśli osoby zboru z Filipii, tylko bezpośrednie otoczenie w Rzymie, mogli myśleć sobie tak. Jeżeli Pan może dać śmiałość Pawłowi do głoszenia Ewangelii w trakcie, jak jest w kajdanach, w tak trudnej sytuacji, to na pewno również może dać śmiałość i nam w naszych trudnych sytuacjach, w tym, co przechodzimy. A jakie mogły być sytuacje właśnie Rzymian? Przez co oni mogli przechodzić? Co mogło ich ograniczać w głoszeniu słowa? No, jeszcze była to sytuacja przed pożarem Rzymu, więc nie było tak mocno natężonych prześladowań. Ale trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo w pierwszych wiekach było traktowane jako sekta, więc mogli sobie myśleć, co to za ludzie, w co oni wierzą. Jeszcze słyszeli, że czyjąś krew spożywają i mogli być nieświadomi, że chodzi tutaj o pewien symbol. Mogło ich to ograniczać to, w jaki sposób ludzie z otoczenia ich postrzegają. Dla mnie osobiście taką zachętą, takimi współczesnymi kajdanami, o których możemy czytać w wypadku Pawła, są świadectwa prześladowanych chrześcijan. Jakby sobie wyobrazić te kajdany współcześnie. Można usłyszeć wiele różnych świadectw o osobach, które no, nie mają prostej sytuacji, często będąc świadome tego, jak będą odebrane, mimo to decydują się, by zaufać Chrystusowi, mimo to decydują się, by zwiastować swoim otoczeniu, swojej rodzinie Ewangelię i oczywiście poprzez to często są prześladowani, często muszą uciekać z miejsc, gdzie są i takie świadectwa, po pierwsze, tworzą we mnie zawstydzenie, że co ja takiego poświęciłem, co ja robię właśnie, żeby głosić. I poprzez to też są zachętą te kajdany, te ich trudności. Zachętą, że ja mogę poświęcić więcej. Tak więc myślę, że też w taki sposób ówcześni wierzący mogli postrzegać kajdany Pawła.
Postawa Pawła w obliczu trudnych sytuacji, których doznawał, była dla braci wielką zachętą i wsparciem. Więc teraz zachęcam do kolejnych wersetów od 15 do 17 i czytamy następujące słowa. Co prawda niektórzy głoszą Chrystusa zazdrości, bo chcą zyskać uznanie. Inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. Więc kolejne trzy wersety rozpoczynają się pewnym podziałem, który Paweł czyni pomiędzy osobami ze względu na motywację ich. Ale jeszcze zanim przyjrzymy się bezpośrednio motywacją, warto zwrócić uwagę na jakie to mogą być osoby opisywane przez Pawła. Co do tych osób z dobrymi motywacjami, tych darzących Pawła miłością, nie mamy wątpliwości, że były to osoby z Kościoła, bracia i siostry w wierze. Jednak co w wypadku tych osób, które nie kierowały się aż tak szlachetnymi pobudkami, które kierowały się zazdrością? Sprawa może być niejasna z racji tego, że w liście swoim Paweł też przestrzega Filipian przed fanatykami obrzezania, jak to określa. I też widać, że w momencie, kiedy jest głoszona Ewangelia w inny niż właściwy sposób, Paweł jasno daje opór temu, chociażby w liście do Galacjan możemy przeczytać, ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Więc na pewno nie była to grupa głosząca sprzeczne treści co do posłania Ewangelii. Paweł ich nazywa braćmi, więc odpowiedzią na pytanie, co to może być za grupa, to są bracia i siostry również. To są te same osoby, możliwe, że bardzo blisko związane w kościele czy w jakichś społecznościach. Teraz przejdziemy do drugiego, więc mniej więcej określiliśmy, że to w zasadzie jest ta sama grupa ludzi, ale podział Paweł czyni ze względu na motywację. Właśnie wpierw zajmiemy się tą grupą z dobrymi motywacjami. Czynią to z dobrych pobudek, z dobrej woli. Dobra wola jest oczywiście skierowana w kierunku apostoła Pawła. Myślę, że wierzące osoby dostrzegały potrzebę zaangażowania się w służbę. Dostrzegały fakt, że Paweł już nie ma takiej swobody w głoszeniu Ewangelii, jest uwięziony w areszcie. Więc chcąc wspomóc go w działaniach, angażują się również. Czasami jak są organizowane jakieś wydarzenia w Polsce, czy to jakieś większe ewangelizacje, często angażujemy się to z dobrej chęci, nie po to, żeby jakoś konkurować z innymi, ale po to, żeby móc głosić ludziom Ewangelię. Po drugie, głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono Pawła do obrony dobrej nowiny. No dobrze, ale o co chodzi z tą obroną? Co to mogło znaczyć? O Pawle, z jego historii, wiemy już wcześniej, że był on uwięziony i miał możliwość bronienia się przed królem Agrypą. I w zasadzie w swojej obronie, bardziej niż na sobie samym, koncentruje się na tym, co uczynił Chrystus i ze względu na to akurat głosi bezpośrednio królowi Agrypowi. Przeczytajmy, to znaczy ja przeczytam, 26 rozdział Dziejów Apostolskich. Jeżeli ktoś chce, to zachęcam, by otworzyć, od 27 wersetu. Czytamy tak. Paweł kieruje te słowa do króla. Królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Agrypa na to do Pawła. Zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. A Paweł, dałby Bóg, by zaraz
lub później, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się tacy jak ja, pomijając te więzy. Więc oczywiście Paweł nie chce tych więzów dla innych osób, ale w swojej obronie przede wszystkim przedstawia Ewangelię i chce tego dla innych. Miłość braci, o której pisze Paweł, była również przeciwieństwem do złej ambicji z drugiej grupy osób. Postrzegali Pawła jako autorytet, z którym się utożsamiali. Są to dwie pozytywne motywacje, o których pisze Paweł. Więc teraz przejdziemy do tej drugiej grupy ze złymi motywacjami. Tak więc pierwszą negatywną motywacją jest poczucie zazdrości z powodu tego, by zyskać uznanie. I o jakie uznanie chodzi? Paweł, jak się pojawił na miejscu, doskonale wiemy, że był bardzo poważną postacią, był apostołem. Był bardzo dobrze wyedukowany, potrafił pięknie przemawiać, czy to w mowie na Areopagu, czy też w przypomnianej przed chwilą mowie przed królem Agrypo. Więc za tym dla innych osób stanowił on pewien punkt odniesienia. Na pewno mogli mu zazdrościć jego pozycji, tego w jaki sposób zwiastuje Ewangelię. Myślę sobie, że właśnie liderzy, jacyś opiekunowie wtedy, jak Paweł przybył, mogli się poczuć właśnie troszkę, mogli poczuć dużo zazdrości. Szczególnie jakby powiedzmy jakieś osoby, jacyś ich uczniowie, by nagle zaczęli mówić: o, apostoł Paweł przybył. Pójdę do niego w odwiedziny, posłucham tego mądrego człowieka. I co bracia mogli czuć? No, pewną zazdrość, pewną konkurencję. O ich drugiej motywacji Paweł pisze następujące słowa. Głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. Zła ambicja się wiąże z tym, co już było wcześniej wspomniane, że zazdrościli Pawłowi. Na pewno poprzez głoszenie chcieli zyskać dla siebie większą uwagę. Poza tym czytamy, że sądzą oni, że w pewien sposób pogorszą Pawła położenie. O co mogło chodzić z tym pogorszeniem sytuacji? Czy głosili w taki sposób, żeby bracia odwracali się stanowczo od Pawła, czy jakieś mieli wpływ na jego więzy bezpośrednio? Nie jest o tym wprost powiedziane, możemy się tylko domyślać. Dla mnie dość przekonujące może być to, że z perspektywy, której oni patrzą, często się ocenia też innych ludzi, że ktoś patrzący w dany określony sposób postrzega innych ludzi, że też mogą patrzeć w dany określony sposób. I w tym wypadku osoby te ze złymi motywacjami mogą postrzegać Pawła, że poza tymi kajdanami, które ma na sobie, spowoduje to w nim pewną zazdrość, pewny smutek tego, że on nie może tak swobodnie głosić, jak oni, zdobywać nowych uczniów, więc to też miałoby pośrednio wpływ na jego gorsze samopoczucie, na jego, jak to opisuje, pogorszenie jego położenia. Ale w jaki sposób Paweł się do nich odnosi, pomimo tej nieprzychylności z ich strony? Werset 18 o tym mówi, pierwsza część. Mówi tak: i co z tego? I co z tego? Cieszę się, że mimo wszystko w ten czy w inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest zgłoszony. Taka jest postawa Pawła. Czy to nie jest wspaniałe, że Paweł pomimo niedoskonałości wśród braci, sióstr, potrafi się skupić na samym sednie, którym jest Ewangelia, którym jest głoszenie dobrej nowiny. Tak jak mówiłem wcześniej, w wypadku ludzi ułomnych Paweł jest w miarę tolerancyjny. Jednak w momencie, kiedy to ludzie wypaczają sens Ewangelii, gruntownie się temu sprzeciwia.
Filipian 2:3 mówi tak. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Więc to jest recepta od Pawła na pokorną postawę. Tak długo, jak skupiamy się na Chrystusie, będzie jedność w Kościele. Jednak w momencie, kiedy naszą uwagę, nasz wzrok przeniesiemy z Chrystusa na złe ambicje, na konkurencję, współzawodnictwo, ta jedność będzie niszczona. Tak więc podsumowując, jakie trzy lekcje wypływają z tego, tych kilku wersetów? Po pierwsze, możemy uczyć się od Pawła tego, że trudności, które przychodzi, traktował jako nowe możliwości. Nowe możliwości z perspektywy głoszenia innym osobom, tego, że miał do innych osób dostęp, a z drugiej strony też możliwość bycia dla innych wsparciem. I myślę, że to jest też ciekawy punkt spojrzenia, że w momencie, jak przechodzimy przez pewne trudne rzeczy, nie musimy się bezpośrednio na nich skupiać, ale też zwrócić uwagę, jeżeli pomyślnie przyjdziemy przez nie, jakim wsparciem możemy być dla innych, jakim zachętą możemy być dla innych. Paweł był tego świadomy. Drugie zastosowanie to kolejna rzecz, której możemy się uczyć od Pawła. Jest to radowanie się z sedna sprawy, które jest zawarte w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusa Jezusa. Jest wiele różnic pomiędzy nami, często różnic w motywacjach, w poglądzie, w poglądach politycznych, w stylach pobożności. W zasadzie te różnice są dla Pawła drugoplanowe. Samym sednem jest dla niego to, czy Ewangelia jest u nas, u ludzi, u braci właściwa. Więc też możemy się od niego uczyć tego, by pomimo tego, że dostrzegamy pewne słabości u innych, pomimo tego, że widzimy pewne złe rzeczy, to akceptuję ich, byśmy my też akceptowali. Sztuką wielką jest to, by dostrzegać u innych złe rzeczy, a mimo to umieć nazywać braćmi i siostrami ze względu na wiarę. Trzecia lekcja i ostatnia jest taka, byśmy badali swoje serca, byśmy badali swoje motywacje. Czy to w trakcie, jak służymy, czy też w trakcie, jak rozmawiamy z innymi ludźmi. Co nas motywuje? Co powoduje, że głosimy Ewangelię, że dzielimy się z innymi ludźmi? Ma to wartość, jednak będziemy przez Boga rozliczani za to. Więc miejmy to na uwadze i badajmy samych siebie. Więc widzę, że już jest wyświetlony. Myślmy nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajmy jedni drugich za ważniejszych od siebie. Amen.